Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku omawiającym nowości ze strony Games Workshop Warhammer Community. Witam was Erho, a ze mną gościnnie jest Zygmunt. Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku mamy dwa tematy, które chcemy z wami omówić. Pierwszy to Battle Sector, nowa gra od Games Workshopu, wydana przez studio Slytherin, które możecie już znać z innych tytułów, które kiedyś zrobili. I zobaczmy sobie, co w tych nowościach jest. Battle Sector to będzie turówka, w której mamy Blood Angeli i tyranidy. Rasy tyranidów będą się klepać. Tak. Będą się klepać tutaj o Bal, czyli o planetę, na której mieści się właśnie twierdza, główna twierdza Blood Angels. No i tutaj właśnie też zauważyłem, zanim nagrywaliśmy, że gra mi się kojarzy troszkę z Armagedonem, Warhammer Armageddon. No i tutaj do góry mamy napisane, że ci twórcy właśnie byli odpowiedzialni między innymi za Armageddon. Generalnie gierka... Tak, generalnie gierka wygląda całkiem fajnie. Po grafikach można powiedzieć, że będzie to dosyć ładna strategia, co w sumie nie jest aż takie częste. Z reguły strategie nie są jakieś super piękne. A tutaj całkiem ładnie to wygląda. No, wygląda generalnie... to tak, jakby wykorzystali po prostu modele, które mają 3D. Tak naprawdę wykorzystali te same modele i po prostu wrzucili je do gry. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że fajnie będzie pooglądać te jednostki, które mamy już nowe jednostki, Primarisów, nowe siostrzyczki. Tak, wszystkie dokładnie, najnowsze jednostki pooglądać sobie na ekranie naszych komputerów, czy tam konsol, nie wiem, czy to będzie na konsolach. No i... Kurczę, nie wiem. Z tego, co ja materiał zrobiłem o tym już jakiś czas temu i tutaj wam zalinkuję w opisie, będziecie mieli albo na stronie, która wyskoczy tutaj na takiej tabliczce. Zrobiłem o tym materiał wcześniej, już o tym to trochę mówiłem. Jest to strategia, która będzie, nie będziemy mogli się ruszać swobodnie tak jak w Dawn of Warach czy czymś takim, czy Total Warze. Tam będą nie heksy, a kwadraty. Będą takie sektory właśnie, battle sector. Będziemy się poruszać po sektorach, po takich kafelkach. Może gdzieś to będzie na grafice pokazane gdzieś. Tutaj macie, zobaczcie sobie na grafice, macie taki sektor. I tutaj będzie takimi kwadratami będziemy się poruszać. Jak zwrócicie uwagę, to te jednostki tak się też poruszają. Są tak skupione, one się nie mogą wymieszać. Nie? No dokładnie, to jest tak. Ciekawe podejście. To wygląda tak jak w Armagedonie, tylko że w Armagedonie, o ile się nie mylę, były albo właśnie heksy. Były sześć. Tak, tak. No, heksy albo Armagedon... sześciany, chciałeś powiedzieć? Tak. I się przez chwilę zastanowiłem, czy ja na pewno chcę to powiedzieć. Spoko, jestem tutaj czujny, żeby wytknąć każdemu błąd poza sobą. Dokładnie, to tak jak ja. No, w każdym razie. Generalnie wygląda to fajnie, tak jak mówiłeś, bardzo fajnie, że dodali już te nowe jednostki, na przykład tutaj mamy tych agresorów właśnie, albo tego Primaris Kronikarza, tak, jak nagrywamy, to mój angielski umiera. Trema. No i siostrzyczki też już mają takie ładne nowe modele, takie tak. Cienkie. Super, tak bardzo fajnie to wygląda. Ja z chęcią, powiem ci szczerze, patrzyłem dzisiaj, bo to już jest live dzisiaj, za 147 zł i zastanawiam się, czy nie kupić tego, nie zagrać, zobaczyć, ewentualnie zawsze mogę zwrócić, nie? Mam 2 godziny na to. No bo, kurczę, jest to coś fajnego, nie było dawno dobrego tytułu. Dawn of War nie był na takim super tytule, mimo że ja tam go fanboysko podtrzymywałem i broniłem. No nie był najlepszą grą. Niestety tam się za dużo się działo. Tutaj mi się wydaje... graficznie. Wiesz co, mi się wydaje, że oni tutaj próbują trochę walczyć z takim się może złożyło, bo wiadomo, że takie gry nie robi się kilka miesięcy, ale złożyło się to trochę z pandemią i z tym wszystkim, że wszyscy siedzą w domach i dużo ludzi grało w TTS-a. I wydaje mi się, że jeżeli to dobrze ogarną, to wiesz dobrze, grałeś na TTS-ie w Warhammera. Modele wyglądają tam z reguły jak kupa, po prostu. No, bo są pewne ograniczenia techniczne TTS-a. Są pewne ograniczenia tego, co ludzie mogą zrobić sami, robiąc modele. Za darmo przede wszystkim, nie? Bo z reguły to były skanowane modele albo tam zdjęcia. A tutaj masz szansę, że będzie to jakaś... Albo wyciągnięte z gry, tak, z gry. Tak, albo z Dawn of War, albo z dwójki. Mhm. Znaczy z jedynki albo z dwójki były wyciągnięte. A tutaj grafika, szczerze mówiąc, przypomina mi bardziej Dawn of War dwójkę. Jest taka troszkę bardziej żywa, ale jest taka powiedzmy cięższa, nie, niż w Dawn of War trójce.
Nie, no, nie mi jest się... taka cukierkowa. Mam nadzieję, że zrobią to dobrze i mam nadzieję, że ludzie się rzucą na to, żeby móc właśnie pograć sobie, bo jest to fajna alternatywa sobie pograć. Jeśli kampania single player będzie zrobiony dobrze, kurczę, no to nie wiem, nie wiem, czy na przykład do kompetytywnej gry granie turowej i na kwadraty, na jakieś sektory to ma sens, ale nie wiem. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Jest to tytuł, Slytherin nie robi totalnych gniotów. Te gry, które oni zrobili, nie są jakimiś dziełami sztuki, ale no, są to poprawne tytuły, może w ten sposób, nie? Dokładnie. Swoją drogą też ciekawe, że wybrali właśnie Tyranidów, bo o nich to się troszkę mało słyszy ostatnio, nie? Jeżeli chodzi o 40 naszą, od naszego bitewniaka, teraz coś tam o nich jest w tym nowym, nowej książce, która tam ma wyjść. W nowym sektorze tak to... teraz? Tak. Nie dokładnie. A tak to są troszkę no, zapomnieni tak naprawdę. Wiesz co, no bo co mogli zrobić? Mogli zrobić orków znowu, to część ludzi by żegnała już tymi orkami, a tak to masz, pokazują wszystkie nowe modele Primarisowe i stare modele Space Marinów i mogą pokazać rasę, która jest bardzo totalnym przeciwieństwem tego, tak? Czyli totalnych pożeraczy światów i wszelkiej biomasy, czyli Tyranidów, no i mogą też pokazać, hej, potrafimy zrobić, kurde, te modele, nie? I tutaj przynajmniej tej grafice, którą mamy teraz na ekranie, no to wygląda zarąbiście, jeśli tak by to jest Hive Tyrant, przepraszam, jeśli tak by Hive Tyrant wyglądał w grze, no to zajebiście. Powiem tylko tyle. Hive Tyrant? Hive Tyrant to nie jest Carnifex. No nie, chociaż. Nie wiem, to wszystko wygląda tak podobnie. Tak, jak nie to... jesteś graczem Tyranidów, to ktoś ci może powiedzieć, że to jest Termagaunt, a to jest Hormagaunt, a ty powiesz... Termagant. It's the same picture. Tak, dokładnie. Czy nie wiem, jest jeszcze... na broniach, ale wygląda na jakiś tam Hive Tyrant, na Carnifex, nie wiem. Wiesz dokładnie. Co, no. Fajnie wygląda jeszcze na tym, jak masz to zdjęcie, które... O, dokładnie to, które teraz sobie odpaliłeś. Zauważ, że ma takie, ten librarian ma takie skrzydełka fajne. Takie eteryczne. Eteryczne tak, oni nawet w bitewniaku, nie wiem jak w 8 edycji, ale w 7 edycji mieli właśnie spell, który się nazywał chyba Wings of Sanguinus, czy coś takiego. Mm-hmm, możliwe, tak. Dawało im jakiś tam dodatkowy ruch, czy coś takiego, nie? Tak, tak. Mogli się przestawić chyba 12 cali, nawet jak nie mieli jumpaków. No, czy coś bardzo, tam, coś bardzo fajne. Bardzo fajne. No dobrze. To chyba tyle, co mam do powiedzenia. Przypominam link do pierwotnego mojego materiału o tej grze w opisie lub na zakładce, która się pojawiła, jeśli was interesuje. Jeśli was naprawdę to zajarało albo po prostu czekaliście na tego newsa, to możecie tą grę zdobyć na Steamie, Gogu, Epic Store chyba i jeszcze gdzieś indziej. W 4 miejscach można ją zdobyć. Także go, 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 jeśli wam się to podobało i czekaliście na tą grę. Ja prawdopodobnie sobie ją sprawdzę, no zakupię, zobaczę. Mówię, 2 godziny są, można sprawdzić i wywalić w razie coś. Jedziemy dobra, dalej? To dobrze. Przechodzimy do Kill Teama, którego wyjątkowo ty będziesz tłumaczył, bo lepiej go, dzisiaj ty go lepiej rozumiesz. Chyba tak, znaczy chyba jestem na jakimś haju, bo rozumiem to, co tutaj jest napisane. Ogólnie, Kill Team nie będzie posiadał punktów, wartości punktowych, będzie zupełnie to inaczej rozwiązane. Totalnie rewolucyjny system budowania Kill Teamów. Nie będziemy budować na zasadzie punktów, tylko na zasadzie specjalizacji. No i teraz, żeby szybko skrócić to, co tutaj jest w tym artykule i co żeśmy sobie jeszcze robili taką rewizję przed całym nagrywaniem. Kill Team, tak jak kiedyś, budujemy z 20 operatorów, operatives, tak? To się tak nazywa ładnie, profesjonalnie. 20 operatorów budujemy swojego Kill Teama i tam wpisujemy sobie cokolwiek chcemy. Wpisujemy sobie jakichkolwiek specjalizacji, jakiekolwiek wargiry, wybieramy oczywiście z tego, co jest dostępne, tak? Wybieramy sobie takie ustawienia i oczywiście muszą być to wszystko legalne ustawienia, czyli według tego, co nam tutaj pokazuje się o, tutaj. I jeśli chcemy zagrać, to nasz kill team, czyli schodzimy o poziom wyżej, mamy roster 20 operatorów i budujemy kill team. I nasz kill team może składać się z 2 lub 3 lub 1 lub 4 może nawet, nie wiem, tak zwanych fire teams. Fire teams są takie małe podzespoły, czyli mamy kill team, czyli zespół śmierci i podzespół śmierci. I teraz w tym podzespole może być ileś tam ludków z danej kategorii. Podzespół ognia, tak. Ognisty podzespół. O. Tak, żeby totalnie już podgliszować to. Więc na przykład orki mają, zobaczcie, Commando Boy Operatives mogą być wybrani, czy możemy wybrać do 9 Commando Boy Operatives i każdy musi być wybrany raz. Nie wiadomo tutaj, ile... Wiemy, że to jest jeden fire team. Nie wiemy, czy orki mogą mieć 1, 2 czy 3 te fire teamy w swoim kill teamie, z których będziemy ze swojego rostera wybierać do nich modele.
No i teraz, czyli mamy 20 modeli, 20 tych różnych kart postaci, z nich budujemy swój kill team i dzielimy je na odpowiednie fire teamy. I dzielimy, pewnie będzie jakaś zasada, że w tym fire teamie są ci kolesi i oni mają jakieś jeszcze swoje specjalne zasady, w tamtym fire teamie, tak jak detachmenty. O, widzisz, to jest dobre, w swojej armii mamy detachmenty, w kill teamie mamy fire teamy. Widzisz, dobrze, dobra analogia mi wpadła do głowy teraz. No, no oczywiście, teraz to rozumiem. Tak, i każdy fireteam ma swoje ograniczenia, czyli orki mogą mieć na przykład do 9 komandobojów, a Gwardia Imperialna może mieć do 3, jeśli dobrze patrzyłem, tak? Do 3 operatorów i może mieć na 100% może mieć 2 fireteamy. U orków nie wiadomo, ile może mieć fireteamów, bo nie jest to nigdzie napisane. Nie znalazłem przynajmniej tej informacji. Czyli nie wiemy, ile maksymalnie z tych 20 orków na rosterze możemy wrzucić do tego rostera, czy do tego kill teamu w fire teamach, zakładając, że możemy wybrać do 9 tych specjalnych komandosów i komandonopies, no to możemy wybrać 10, więc podejrzewam, że orki nie mają limitu, mają po prostu 20. I zwróćcie uwagę, że nie ma grotów tutaj. Bo nie widzę grotów. A nie, jest komando. Jest cholera, jest komando grot. Chciałem powiedzieć właśnie, że śmiesznie to dla mnie wygląda, zestawienie słów komando i grot. Tak, no ale dobrze. Myślałem, że już nie ma, bo tak mi się nie wyczuło. Ninja to jest chyba. Chyba tak. Natomiast w gwardzistach mamy, że mogą wybrać sobie tutaj kolesi i mamy, że Fireteam może mieć maksymalnie 7 guardsmenów, gwardzistów i mogą mieć dwa te fireteamy, tak? Consists of 2 fireteams, więc maksymalnie 14. Więc już mamy pierwsze ograniczenie. Drugie ograniczenie mamy na podstawie tego, że może mieć 3 specjalnych operatorów, czyli maksymalnie na 14 kolesi z 20-osobowego roostera budujemy kill team maksymalnie z 14 kolesiami, z maksymalnie 6 specjalnymi operatorami. Rozumiesz? Tak. Wszyscy mam nadzieję, że też ciekawe... A orki, czekaj, jeszcze tylko skończę. A orki, z tego co na razie widzimy, ja podejrzewam, że też mogą mieć, tak jak taka hordowa trochę, hordowy kill team, z 20 swoich gości na rosterze ma 2 fire teamy, prawdopodobnie, potencjalnie, z których może mieć, może użyć 20 kolesi, tak? Bo 10 w każdym. Tutaj 9 i nob. No, co tam chciałeś powiedzieć? A tutaj co ciekawe, że właśnie jak sobie zobaczysz, że Kill Team Gwardii może zawierać albo Guardsmenów, albo Tempestus Scion, czyli to będzie już połączone sobie. Nie, bo zobacz, masz Archetype Security, Guardsman Fire Team i podejrzewam, że będziesz miał Tempestus Scion i będziesz miał zupełnie inny archetype, inną tą tabelkę. Tak, ale chodzi o, to, że w Kill Teamie Gwardii Imperialnej będziesz mógł mieć jeden fireteam guardsmenów, a drugi fireteam tempestusów, nie? I podejrzewam, że po to są te fireteamy, żeby zasady tempestusów działały tylko na tempestusów, a zasady gwardii działały tylko na gwardię. No, dokładnie. I możliwe, że tak będzie na przykład ze Space Marinami, gdzie będziesz miał Space Marinów jako jeden fireteam, a skauci jako drugi na przykład. Aczkolwiek chyba gdzieś jest napisane, że Space Marini mogą mieć tylko jeden fireteam. Tak, tak, oni mogą mieć tylko jeden. Na przykład DevGuard może mieć... w jednym fireteamie możesz wziąć 3 Plague Marinów albo 8 Poxwalkerów, nie? No także jest i zupełnie inna metodologia budowania zespołu, zupełnie inna metodologia budowania kill teama. Czy się to sprawdzi, czy nie? Okaże się w praniu. Jest to na pewno rewolucyjne, jest to na pewno zupełnie różne od tego, co oferuje 40 i co tym bardziej oferuje stary kill team. Zobaczymy, czy to będzie działało. Bardzo fajna rzecz jest to, że przed misją sobie tak naprawdę układasz tę rozpiskę 20 gości i przed misją robiłeś. Sobie... To zawsze tak, tak, ale przed misją wybierasz sobie, którymi będziesz chciał w sumie, jak będziesz chciał to złożyć, nie? I to zawsze tak robiłeś. Teamy. Tak, zawsze działał tak? Kill team, tak. Zawsze tak działał kill team. Masz swój roster ze swoimi kolesiami i przed każdą grą możesz sobie wybrać, których kolesi chcesz. Nie wiem jak turniejowo, ale tak to teoretycznie wyglądało. Praktycznie wyglądało to tak, że masz po prostu swoją bandę i nią zawsze grasz, nie? Ale teoretycznie mogłeś sobie zamienić kogoś ze swojego roostera. Okej, dobra. Nie koguta, tylko ze swojej listy. Rooster a roster są 2 różne słowa. Słuchajcie, to są tylko 2 newsy, które dzisiaj mamy. Jest czwartek, taka trochę posucha. Były 2 inne newsy odnośnie Warhammer Underworlds i czego? I Lord of the Rings, ale to są systemy, które nas nie interesują i nie prowadzimy kanałów związanych z tymi systemami, więc nie będziemy ich omawiać, chyba że zupełnie coś nas zaskoczy i będziemy chcieli o tym pogadać. Także na tą chwilę, Zygmuncie, czy chcesz coś dorzucić na sam koniec? Nie, myślę, że to wszystko. Mi się coraz bardziej Kill Team podoba, w tę stronę, w którą idą. I myślę, że mogę dołączyć w końcu od 2 edycji, jak nie grałem w Kill Teama, bo grałem chyba ostatni raz tego z 6 edycji.
to jak patrzę sobie na tego z szóstej edycji, a na tego, co jest teraz, to ten wydaje się o wiele, wiele fajniejszy. Na pewno coś ciekawie się będzie w nim działo, to na pewno. Tak, a ty, Erho, chciałbyś coś jeszcze dodać? Nie, ja bym chciał tylko dodać, że ogólnie bardzo fajnie, że wypuszczają regularnie newsy i mamy content, o którym możemy porozmawiać. No, moi widzowie też się pewnie cieszą, że w końcu jest regularny content codziennie. No. Znaczy, no, codziennie albo co dwa dni. Nie, codziennie właściwie ostatnio robimy, poza weekendami, bo trzeba jakoś żyć jeszcze. Także, no nic, ja ze swojej strony chciałem zaprosić tylko tych, którzy jeszcze oglądają, że jutro będzie unboxing pudła Beasts Naga Orcs, a wieczorem będzie, tak gdzieś koło 21-22, będziemy robić dłuższy taki stream, gdzie będę składał tych koleś. No i tyle. No co, myślę, że będziemy kończyć już. Będziemy kończyć, jak najbardziej. Czwartek, 21 lipca, Zygmunt signing out. I Erho też.